Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bardzo szybką i smaczną przekąskę do piwa. Będzie to maczanka z olejem rydzowym. Do zrobienia naszej przekąski potrzebujemy 120 g twarogu półtłustego, zmielonego, do tego 4 czubate łyżki jogurtu greckiego, olej rydzowy, sól, świeżo mielony pieprz i pieczywo. Ja przygotowałem tutaj z chleba żytniego, ugrylowałem go i przygotowałem takie chrupiące grzanki, a Wy użyjcie chleba bądź bułek, które lubicie. Zanim zaczniemy, olej rydzowy jest naprawdę niesamowicie zdrowy, ale poza walorami zdrowotnymi posiada również niesamowity smak i aromat. To głównie mnie zachwyciło, stąd ten odcinek. Mam nadzieję, że również przypadnie Wam do gustu ten smak. Jest to najlepszy olej, jaki w życiu jadłem. Do miski wrzucamy twaróg, jogurt. Na początek wlewamy odrobinę oleju. Świeżo mielony pieprz, nie za dużo, sól do smaku. Wszystko musimy połączyć, wymieszać. Przełożymy go teraz na głęboki talerz. Delikatnie rozprowadzimy po całej powierzchni. Następnie polejemy już większą ilość oleju, tak żeby wszędzie praktycznie był. Na sam koniec świeżo mielony pieprz, odrobinę soli. Poukładamy jeszcze chleb, który ugrillowałem. I słuchajcie, maczanka jest gotowa. Na sam koniec tylko wystarczy spróbować. Coś naprawdę wspaniałego. Jak wspominałem, przy zimnym piwie to już w ogóle. Tak więc dużo zdrówka. Mam nadzieję, że maczanka do piwa Was zachwyci swoim smakiem i aromatem. Łapka w górę mile widziana, subskrypcja również. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.